Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj wołowina z warzywami z patelni, banalnie prosta i szybka, ale niezwykle wartościowa odżywczo i całkiem sprawna do przygotowania. Super pomysł na obiad, kolację na ciepło, a także na przekąskę na zimno, bo spokojnie po ostygnięciu można włożyć do pudełka, z pokrywką wstawić do lodówki i następnego dnia zabrać na wynos w roli przekąski zamiast kanapki. To co? Serdecznie zapraszam zainteresowanych, a przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam! Zaczynam od mięsa. Mam tutaj dwa duże, powiedzmy, kotlety takie na burgery już przygotowane, czyli bardzo dobra gatunkowo wołowina, już tak uformowana w kotlety, ale nie mamy ochoty na burgery ani na takie kotlety, więc ja ją po prostu rozdrobnię na patelni. To jest jeszcze mięso bez przypraw, więc na mocno rozgrzaną patelnię wkładam niewielką ilość masła klarowanego, dodaję sól, pieprz i kurkumę, tak mniej więcej po 1/3 łyżeczki. Rozprowadzam przyprawy w tłuszczu, krótko podgrzewam i na takie gorące dokładam moje kotlety i podsmażam krótko na dość ostrym ogniu, co jakiś czas mieszając tak, żeby mięso ścięło się, straciło surowość, no i było rozdrobnione, coś tak jak na sos boloński powiedzmy. Dobra, i niech to się podgrzewa, teraz zmniejszam już grzanie, za chwilę będę to jeszcze doprawiać, a w tym czasie szybko przygotuję warzywa. Część warzyw mam już przygotowanych, bo jak wiecie, lubię sobie z wyprzedzeniem obrać, pokroić i przygotować warzywa na najbliższe dni. Dzięki temu gotowanie idzie naprawdę bardzo sprawnie, więc to mam papryki i seler, ale potrzebuję jeszcze cebulę, boczniaki i bakłażan, bo mam je do zutylizowania, w sensie leżą w lodówce, chcę je wykorzystać właśnie do tego dania, więc cebulę obieram, ona już jest obrana i biorę pół takiej dużej cebuli i kroję ją w cienkie pół talarki lub piórka. Bakłażan kroję w plastry, a następnie te plastry kroję w paski. A boczniaki w paski, tak jakbym kroiła, powiedzmy, flaczki. Dobra? Do tego dodam jeszcze troszkę papryki, czerwonej, żółtej i troszkę selera naciowego, który już jest pokrojony i wszystkie warzywa mam już w zasadzie gotowe. Zaglądam zatem na patelnię. Mięso w tym czasie wygląda tak, ładnie się ścięło, pachnie bardzo przyjemnie. Zwiększam grzanie, mieszam i dokładam najpierw cebulę i na dość ostrym ogniu podsmażam minutkę, dwie, aż cebula się zeszkli. A następnie dokładam resztę warzyw, mieszam i oceniam, czy trzeba to podlać odrobinką wody, czy nie. Ja podlewam. Dodaję mniej więcej 3/4 szklanki wody, szklanka o pojemności 200 ml. I od razu to doprawiam. Przypruszam z wierzchu solą. Tak mniej więcej 1/3 łyżeczki, to tak wygląda, ale jej tutaj dużo nie dałam. Pieprzem. I ja dodam jeszcze kumin, czyli mielony kmin rzymski. Nie mylić z naszym polskim kminkiem, zupełnie inny smak. I daję jakieś 3/4 łyżeczki. Posypuję z wierzchu. I teraz tak to mieszam, ale bardzo delikatnie, tak żeby nie rozprowadzić przypraw w wodzie, tak żeby one zostały na warzywach. Także mieszam po prostu te warzywa, rozprowadzając przyprawę na warzywach, a warstwa wody zostaje na dnie nieruszona. Dobra, pachnie bardzo przyjemnie. W międzyczasie woda zdążyła się już zagotować, zatem teraz to przykrywam i duszę do pożądanej miękkości warzyw. Ja daję temu daniu jakieś 10 minut powiedzmy, nie za długo, dlatego że nie chcę, żeby papryka była rozgotowana. Ja lubię moje warzywa al dente. Mięso właściwie straciło surowość, teraz chodzi tylko o warzywa i o to, żeby całe danie przeszło przepysznym smakiem. Zatem mam czas na ogarnięcie kuchni, a danie sobie dochodzi. Dobrze, i po 10 minutach sytuacja na patelni wygląda tak. Mieszam, sprawdzam smak i od razu to doprawiam. U mnie tylko ostra czerwona papryka i suszony czosnek. Mieszam i ja doleję tutaj 1/3 puszki mleka kokosowego, żeby zrobić taki fajny, apetyczny sosik. Sprawdzam smak, jeśli trzeba, doprawiam do smaku. I ja dodam tu jeszcze trochę soli oraz kuminu, bo tak brakuje mi takiej finalnej nuty. Mieszam i w zasadzie to wszystko, już więcej tego doprawiać nie będę. Smak w zupełności mi odpowiada i posiłek gotowy. Można podawać, tak jak widzicie teraz na patelni, po prostu bez żadnych dodatków, ale takie danie oczywiście świetnie sprawdzi się ze wszelkimi ulubionymi dodatkami typu ryż, kasza, pieczywo. Z kaszą jaglaną na przykład będzie bardzo fajnie smakować, więc myślę, że można puścić wodze fantazji. Moje danie prezentuje się tak. Ja dzisiaj miseczkę taką konkretną tego mięsno-warzywnego dania sobie zaserwuję, a reszta dla domowników, każdy sam dobierze sobie dodatki. Mam już do wyboru ugotowaną kaszę jaglaną lub ziemniaki, które mogę szybko odpiec na patelni. Zatem decyzja w gestii domowników. Piękne, kolorowe i smaczne i bardzo odżywcze. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba, właściwie sposób na, bo tak naprawdę można dodawać różne warzywa do takiego mięsa i różne przyprawy, za każdym razem uzyskując inne danie.
oraz po prostu przekąskę na wynos. Jeśli zechcecie odtworzyć to moje dzisiejsze danie, to wszystko precyzyjnie rozpisane przepisy i składniki znajdziecie jak zawsze na blogu Skutecznie TV. Bezpośredni link jak zawsze w informacjach pod filmem, więc wystarczy tylko kliknąć. Serdecznie zapraszam. A teraz dziękuję za uwagę i za dooglądanie do końca. I jak zawsze na końcu przypominam o subskrybowaniu kanału oraz o wciśnięciu tego dzwoneczka przy przycisku subskrybuj, bo dzięki temu pozostaniemy w kontakcie i nie przegapisz kolejnych przepisów, odcinków i inspiracji. Dziękuję, przepysznych dań z patelni Wam życzę na gorąco i na zimno i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Smacznego!